gorąco. Bezpiecznie. Słońce topi serce. Bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodu brak. Zaopiekuj się mną mocno tak. Witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie, szczególnie gorąco dlatego, że temperatura odczuwalna na zewnątrz jest mniej przychylna. Głównym celem budowy Powiatowego Centrum Usług Społecznych było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawi. Projekt powstał na podstawie przemyśleń i wniosków wyciągniętych przy realizacji poprzednich projektów społecznych. To właśnie wówczas uwidoczniła się potrzeba istnienia dziennego domu opieki i czynnego zagospodarowania osób z niepełnosprawnościami. W tak słabo zurbanizowanym powiecie jak nasz dostęp do podstawowych usług społecznych był nieco utrudniony. Dzięki powstaniu nowoczesnego centrum ta luka zostaje wypełniona. W tym właśnie budynku po byłej jednostce wojskowej zobaczą Państwo nowoczesne centrum, w którym skupiają się jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Usługi społeczne świadczone w tym miejscu mają charakter profilaktyczny, aktywizujący i interwencyjny na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Warto dodać, że realizacja projektu przyczyniła się do powstania kilkudziesięciu miejsc pracy. Centrum składa się z następujących placówek. Powiatowy Ośrodek Wsparcia Przystań, filia we Włodawie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przystań jest jednostką terapeutyczno-opiekuńczą świadczącą usługi w formie dziennej. Dom Pomocy Społecznej Senior, filia we Włodawie, z przygotowanymi 30 miejscami dla osób w podeszłym wieku. DPS będzie świadczył usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Dzienny dom Senior Plus przeznaczony jest dla 30 nieaktywnych zawodowo uczestników w wieku po 60 roku życia. Jednostka zapewnia seniorom dzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne, terapeutyczne oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Gotowe są także dwa mieszkania wspomagane, przeznaczone dla osób przygotowujących się do samodzielnego życia oraz osób, dla których pobyt w mieszkaniu jest alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. I Zakład Aktywności Zawodowej. Jednostka ta będzie prowadziła działalność z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Działalność ZAZ-u będzie skupiała się na świadczeniu usług dla jednostek działających na obszarze Powiatowego Centrum Usług Społecznych oraz innych jednostek na terenie powiatu włodawskiego. Tworzone są również pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe będą mogły korzystać z pomieszczeń na potrzeby działalności szkoleniowej oraz rozwoju wolontariatu. Powiatów będzie, będzie cię kochał jak ja. Obiecuję tobie to miłość. Otwieramy ten piękny obiekt, ale myślę, że piękniejsze jest jego przeznaczenie. Niesamowicie potrzebne tutaj w powiecie włodawskim, bo tak jak mój przedmówca wspomniał, oczekiwania i potrzeby były diagnozowane przez nas, realizując choćby programy społeczne wcześniej. Proszę Państwa, ten obiekt był remontowany w niesamowicie trudnych czasach. Powiem dlaczego, bo Facebook mi parę dni temu przypomniał, że dokładnie 3 lata temu podpisywaliśmy umowę z wykonawcą na remont tego obiektu. A przecież przez te 3 lata była pandemia, która niestety nie pomagała, a utrudniała. Był stan wyjątkowy tutaj we Włodawie wprowadzony. Ale na szczęście obiekt jest skończony, przystosowany do tego, żeby korzystali z niego mieszkańcy powiatu włodawskiego.
Ten obiekt oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów społecznych, ale zdecydowanie je ograniczy. Szanowni Państwo, ten obiekt to inwestycja jedna z większych w powiecie podlaskim. Blisko 10 milionów złotych. Środki w 85% to są środki z Unii Europejskiej. Pozyskane w ramach rewitalizacji Włodawy we wspólnym projekcie z miastem Włodawa. Dodatkowe środki pozyskaliśmy m.in. z PFRON-u, ażeby ten wkład był jak najmniejszy powiatu. Dzisiaj otwieramy ten obiekt, okryliśmy jego przeznaczenie, ale to też jest czas, w którym z tego miejsca chcę bardzo, bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad koncepcją. Pracowali nad wnioskiem, aby pozyskać te środki. Nie było też łatwo. Pracowali przy remoncie tego obiektu. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Dziękuję wykonawcy, dziękuję pracownikom starostwa, dziękuję dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej, pani dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie dobrze służył mieszkańcom powiatu podlaskiego. Dziękuję bardzo. Ja jestem lekarzem, więc będę starał się pomóc temu zobowiązaniu, żeby nikt przeziębiony nie wrócił do domu i dostosować się do narzuconego przez pana starostę dobrego rytmu. A widać, że powiat włodawski opiekuje się swoimi mieszkańcami. Oni są zaopiekowani w szczególny sposób. Dzisiaj seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, wszyscy ci, którzy potrzebują dziennego lub całodobowego pobytu, opieki. Moi drodzy, no dla mnie to jest też niezwykle cenne i ważne doświadczenie, że pomysł, który kilka lat temu zaproponowałem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiając jako program rządowy, program Senior Vigor, program dziennych domów pomocy, dziennych domów pobytu, jest dalej realizowany. Dziękuję za realizację naszego programu, naszego pomysłu. No to jest wielka sprawa, że pomimo zmian różnych, które nam towarzyszą, ważne rzeczy pozostają. Zakład Aktywności Zawodowej to też przestrzeń do wchodzenia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, Dom Pomocy Społecznej. No to jest ta pomoc całodobowa, której trzeba coraz więcej, ponieważ demograficznie niestety jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Te ostatnie lata przynoszą bardzo mało urodzeń, 100 tysięcy mniej urodzeń w ostatnich, pomiędzy rokiem 2017 a rokiem 2022 i coraz więcej osób wymagających wsparcia, więc tym bardziej powiat włodawski, gospodarze powiatu tego miejsca zasługują na uznanie i na wielką wdzięczność. Chciałbym również podziękować wszystkim pracownikom pomocy społecznej, wszystkich działań związanych z opieką i wsparciem dla seniorów, osób niepełnosprawnych. Często to są osoby na pierwszej linii frontu, które mają bardzo trudne warunki pracy z uwagi na emocje, na trudny charakter funkcjonowania i tragedie, które często towarzyszą. Bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję szczególnie paniom, bo to w większości na nich spoczywa ten obowiązek. To jest inwestycja z Unii Europejskiej. Ja te słowa kieruję nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu europosła Krzysztofa Hetmana, pana posła Stefana Krajskiego, naszego klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ten akcent unijny jest bardzo ważny. To są namacalne znaki obecności Unii Europejskiej w Polsce. Ważne, żebyśmy o tym pamiętali i co dała też nasza przynależność do Unii Europejskiej. 85% środków pochodzi z tego budżetu. Warto sięgać po te środki, warto sięgać po Krajowy Plan Odbudowy, po wszystkie środki, które są możliwe. Nie wiem, czemu jeszcze nie są wykorzystywane, bo takich miejsc po prostu mogłoby być więcej. Wszystkim tym, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego obiektu, tym, którzy będą tutaj przebywać i znajdą tutaj opiekę i schronienie, wszystkim tym, którzy będą tutaj pracować, życzę wszystkiego dobrego na ten czas funkcjonowania, rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca, Centrum Usług Społecznych w powiecie włodawskim, a dla wszystkich Państwa obecnych dzisiaj w naszym wspólnym imieniu, naszych parlamentarzystów, dobrych, spokojnych świąt, odradzającej się nadziei, która jest niezwykle potrzebna. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, dzień dobry.
Ja myślę, że takie uroczystości napawają nasze serca ciepłem i dumą, bo możemy uczestniczyć w otwarciu takich wspaniałych obiektów. Wspomniane było, że to dzięki Unii Europejskiej ten obiekt powstał. Tak, to ważna kwestia, należy o tym pamiętać. I właśnie w tym momencie przypomniałem sobie, kiedy w 2004 roku świętowaliśmy wejście Polski do Unii Europejskiej we Włodawie. Na tym czworoboku, który dzisiaj wygląda dzięki wsparciu Unii zupełnie inaczej. I trzeba podkreślić, że ten projekt rewitalizacji, który spowodował, że czworobok tak pięknie się zmienił, że zmienił się również park przy kościele i zmieniła się również ta inwestycja Centrum Usług Społecznych. To piękne chwile. Ale myślę, że początek tej dzisiejszej uroczystości był chyba najpiękniejszy, chyba najlepszy, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. Bo te ciepłe słowa od zespołu, które zostały skierowane do nas i mówiące o sercu, o cieple, o opiece, myślę, będą taką wskazówką dla tych osób, które będą tutaj pracowały, które będą się zajmowały. I te słowa "zaopiekuj się mną" chyba napawają nas wszystkich taką nadzieją. Nadzieją, która faktycznie jest nam potrzebna, a zbliżamy się w okresie Jesteśmy Świąt, gdzie ta nadzieja odradza się, nadzieja, która będzie nam towarzyszyła przy dalszych działaniach. Dzisiaj chciałem pogratulować i panu staroście, i panu burmistrzowi Wiesławowi Muszyńskiemu, bo to ich wspólne działanie, ta współpraca zaowocowała, że ten projekt został zrealizowany i dzisiaj w tym pięknym miejscu możemy wspólnie świętować. Zdrowych, spokojnych świąt życzę państwu. Dziękuję. To piękne, wzruszające i niezwykle wartościowe, że pan starosta ze swoim urzędem podjął przy wsparciu pana burmistrza tak odważną decyzję, bo słyszeliśmy o niej już przez te kilka lat, i dokonał tego dzieła, które widzimy tutaj przed sobą, niezwykle potrzebnego. Wystarczy tylko przyjrzeć się zmieniającym danym odnośnie struktury wiekowej naszego społeczeństwa i wszystko staje się jasne, że będziemy potrzebować nie tylko tutaj, ale i gdzie indziej też takich domów, bo lata lecą. Społeczeństwa w wieku emerytalnym przybywa nam bardzo szybko, nawet niepokojąco szybko, dlatego że względnie tych, biorąc pod uwagę tych, którzy budują nasz budżet, ubywa. Młodzież nadal wyjeżdża za granicę, a niestety ci, którzy są już w odpowiednim wieku, pozostają w kraju. Zresztą to normalne. Dlatego też jeszcze raz gratuluję pomysłu, gratuluję wykonania i oczywiście zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Ja w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, w imieniu własnym pragnę podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się bardzo, że będziemy mieli, mam nadzieję, za chwilę możliwość ten obiekt zobaczyć, sobie obejrzeć. Jako osoba na co dzień w Urzędzie Wojewódzkim zajmująca się tą sferą szeroko rozumianej polityki społecznej, bardzo w dwójnasób się cieszę, że tyle jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będzie miało tutaj naprawdę świetne, komfortowe warunki. Wcale nas to nie przeraża, że będziemy mieli dużo jednostek do kontrolowania, bo te wszystkie, które państwo wymieniliście, w jakimś tam nadzorze, w sferze nadzoru wojewody pozostają i to jest normalne, zrozumiałe, ale cieszymy się, że będziemy mieli okazję tutaj z państwem przebywać, będziemy mieli okazję zobaczyć zarówno i uczestników Dziennego Domu Senior, jak i ośrodka wsparcia, i cieszę się, że też to wykorzystanie środków unijnych, samorządowych, że też byliśmy w stanie jako budżet państwa pewną cegiełkę do tego dołożyć, bo filia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami jest z budżetu wojewody dofinansowana w pełni tak naprawdę, i działania na rzecz senioralne, czyli myślę o Dziennym Domu Seniora, też są z udziałem środków programu, o czym już wspomniał zresztą pan minister. Wszystkim zgromadzonym pragnę złożyć najlepsze życzenia świąteczne, oby to nadchodzące święto było takim powodem do radości, do refleksji, ale też żebyśmy wszyscy, w oczekiwaniu na tą lepszą temperaturę, żebyśmy wszyscy byli zdrowi,
zadowoleni. Dziękuję bardzo. Ten list pana wojewody pozwolę sobie przekazać na ręce pana starosty. Dziękuję. Możemy dzisiaj spotkać się w tak bardzo ważnym momencie. W momencie, kiedy z takiego budynku, który pamiętamy, jak wcześniej wyglądał, powstał dzisiaj znakomicie wyglądający obiekt, który na pewno poprawia wizerunek też tej części miasta, nie ukrywajmy. A z drugiej strony dużo ważniejsze jest jednak to, co tutaj będzie się mieściło, czyli właśnie Centrum Usług Społecznych. Jest to obiekt dedykowany i instytucje dedykowane osobom bardzo potrzebującym, najbardziej potrzebującym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym. Bardzo dziękuję, gratuluję oczywiście i panu staroście, całemu zarządowi powiatu, radnym powiatu tej inicjatywy i wspólnego i dziękuję za tą wspólny proces rewitalizacji Włodawy, bo wspólnie zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele w naszym mieście. Było dzisiaj wspomniane już o tym i rewitalizacja zabytkowej części miasta, naszego rynku, parku koło cerkwi, tak go potocznie nazywamy. To jest też monitoring miasta i ten etap tutaj właśnie jednostki powiatowej jako Centrum Usług Społecznych. Bardzo dziękuję za tą współpracę w realizacji tej rewitalizacji Włodawy. Życzę oczywiście, żeby to miejsce żyło tak jak do tego jest stworzone, a jestem przekonany, że tak będzie, ponieważ tak jak też państwo o tym mówiliście, moi przedmówcy, że uczestników nie brakuje, osób starszych jest coraz więcej, społeczeństwo się starzeje, także na pewno to miejsce będzie żyło. No gdyby pan starosta jeszcze pół roku poczekał z otwarciem, to jeszcze byśmy lepszą drogą tutaj przyjechali, bo przetarg właśnie jest w trakcie rozstrzygania, ale to też pokazuje, że też chcemy wspólnie dalej realizować różne przedsięwzięcia. Szanowni państwo, na ręce pana starosty ten podziękowanie, list gratulacyjny jeszcze raz w imieniu samorządu miasta Włodawa, bo są z nami państwo radni, z panią przewodniczącą Joanną Szczepańską na czele. Jest pani skarbnik, która też rozliczała ten projekt, bo miasto byliśmy liderem tego całego projektu rewitalizacji, także tutaj naprawdę bardzo wiele osób przy tym pracowało i wszystkim serdecznie bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta i po świętach. My chcemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, tego zadania. Kierujemy jednostkami, które tutaj będą miały siedzibę, które tu będą działały. Dziękujemy panu staroście, zarządowi powiatu, dziękujemy radnym powiatu, dziękujemy panu burmistrzowi, bo projekt był wspólny. Dziękujemy dla PFRON-u za środki, które PFRON przekazał dla pana wojewody, dla Urzędu Wojewódzkiego, bo też środki stamtąd popłynęły. W tym obiekcie będą miały siedzibę jednostki właśnie, którymi kierujemy. I chciałbym jeszcze podkreślić, że realizacja tego zadania doskonale wpisuje się w strategię rozwoju usług społecznych przyjętej przez rząd w ubiegłym roku. Bo ta strategia zakłada właśnie między innymi rozwój opieki środowiskowej, jak również pewne zmiany dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej. I to miejsce, które tutaj będzie miał dom pomocy społecznej, właśnie pozwoli na to, żeby dom pomocy w tej strategii, w realizacji tej strategii się odnalazł. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za tą inwestycję, za to wszystko, co żeście dla nas zrobili. Budynek jest dość stary, z lat 20. ubiegłego wieku. Charakteryzował się zupełnie innym układem komunikacyjnym, w związku z czym proces wyburzeniowy przebiegał tutaj w znacznym stopniu. Bardzo wiele układów komunikacyjnych i układów pomieszczeń zostało zmienionych i przebudowanych, dostosowanych do realnych potrzeb użytkownika. Jeżeli chodzi o najtrudniejsze rzeczy, które tutaj musieliśmy podjąć, no to w zasadzie nie było takich. Budynek wygląda okazale. Długości ma 102 metry, czyli de facto osoby w nim pracujące i ja jako nadzorujący zrobiliśmy po kilka tysięcy metrów, kroków dziennie, pokonując korytarze tego budynku. W związku z czym wiązało się to też dużą dawką zdrowego wysiłku. Jeżeli chodzi o same przeznaczenie, tak, no, jak było wspomniane, no, to społeczeństwo się starzeje, tego nie odwrócimy i takie placówki są po prostu niezbędne w tej chwili. Tak? A ich zapotrzebowanie będzie narastać. W związku myślę, że pomysł jest trafiony i przeanalizowany. Czy będzie więcej? Nie wiem.
Mam nadzieję, że tak, no bo to zawsze to jest możliwy rozwój, natomiast to jest tak jakby spłacenie długu wdzięczności wobec seniorów, którzy de facto nam pozwolili realizować wszystkie te zadania i, no i realizować się w życiu. Więc dziękujemy za to. Już nie jesteś sam, Bogu jest tyle serc. Już nie jesteś sam, też by nie. Już nie jesteś sam, uwierz. Już nie jesteś sam, Bogu jest tyle serc.